Drodzy panowie, chcę was przestrzec przed jednym kardynalnym błędem, jaki czasem zdarza się popełnić facetowi. Jest to błąd, kiedy mu się wydaje, że jest mądrzejszy od partnerki. Kiedy facet wpada na taki genialny pomysł, że on jest tak mądry, tak przebiegły, że potrafi swoją partnerkę przechytrzyć. Wszystko jedno w czym. Oczywiście najczęściej chodzi tu o wierność, że potrafi ją przechytrzyć w wierności, ale niekoniecznie, że może ją przechytrzyć chociażby w finansach lub że może ją przechytrzyć chociażby w planach na przyszłość. To znaczy facet coś planuje, dajmy na to wakacje i chce wyjechać na wakacje pod namiot, no bo faceci uwielbiają wyjeżdżać pod namiot, bo tam jest szczególnie blisko do natury. Natura jest szczególnie blisko namiotu, a nawet w środku. Potrafi wejść do środka, do namiotu i też się rozprzestrzenić po namiocie. I teraz, panowie, chcę was uprzedzić. To była oczywiście przenośnia z tym namiotem i z tą naturą. Chcę was uprzedzić, bo jeżeli tak się złoży, że jesteś przekonany, drogi facecie, że jesteś bardziej przebiegły od twojej partnerki, to znaczy, że strasznie się mylisz, albo że właśnie twoja partnerka cię przechytrzyła do tego stopnia, że nawet nie zauważyłeś, jak jesteś płaski. I dlatego, drodzy panowie, jeżeli komu kiedykolwiek przyjdzie do głowy taki pomysł, że jest mądrzejszy od kobiety, to znaczy, że właśnie partnerka ma go powyżej uszu.